Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Dariówka. Słuchajcie, dzisiaj spędzimy cały dzień na trampolinie. Jak widzicie, tutaj nasze wszystkie rzeczy, które czekają na zabranie ich, oczywiście na trampolinę i urządzenie, bo chcemy tam z Oliwią zrobić po prostu małe mieszkanie. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie ukisimy się tutaj jak jakieś ogóry, bo jest tak mega gorąco i w ogóle zanim cokolwiek zaczniemy, to trzeba tą trampolinę urządzić, bo ja sobie wymyśliłam, że zrobimy z tego normalnie jakby pokój, wiecie. Będzie tam stolik, będą koce, poduchy, jakieś pluszaki, mamy bardzo dużo fajnych rzeczy do pokazania, do otworzenia, coś na co Oliwka bardzo czekała i wy również też chcieliście to zobaczyć, mam nadzieję, że po polsku to powiedziałam, więc bierzemy się z Oliwką za urządzanie naszego dzisiejszego mieszkania, ale jest tak fest gorąco, szkoda, że na trampolinie nie można mieć klimatyzacji, no ale nie można mieć wszystkiego. Okej, słuchajcie, ten filmik na pewno będzie bujany, bo w sensie mamy tutaj statyw, ale wiecie, na trampolinie ledwo kto się ruszy i po prostu strasznie buja, ale spróbujemy to jakoś ogarnąć, albo ja po prostu go będę trzymała. Jeszcze jak ja mówię, to Oliwka tam się buja specjalnie. No i dobra, mamy, słuchajcie, rozłożoną kołdrę. Mamy, słuchajcie, giga puszina, oczywiście z nami musi być, nie mogło go zabraknąć. Mamy też bardzo dużo stitchy, miśków, więc chcemy sobie tutaj tak fajnie, miluśko, urządzić. Oliwia! No i zaczniemy oczywiście od jedzonka, bo jesteśmy głodne i nie wiem, o której wy wstajecie w wakacje, ale my dosłownie nie wcześniej niż jakaś 10, 11 i wtedy to się nawet nie opłaca jeść śniadania, tylko my od razu zaczynamy od jakiegoś obiadu albo coś. Najbliższa godzina, no wstaje to 6. Co? Ty gadasz, w życiu nie wstałaś o 6? A okej, dobra, przy ataku muchy wiadomo, że czasem jest tak, że ona nie da pospać. No dobra, Oliwka, urządzamy się i dopiero będziemy sobie gadać. Mam nadzieję, że to nie będzie strasznie bujać. Wstępnie się urządziłyśmy, zobaczcie, mamy tak, stolik oczywiście, Oliwka, tutaj jest brygada pluszaków, miśków, torby i tak dalej, tutaj oczywiście Stitch, jest też Cinnamoroll i jeszcze za mną giga Kuromi, bo będziemy też otwierać rzeczy z nimi związane, mi się leje z głowy i Oliwka, hita ci powiem, że nie wzięliśmy torby z jedzeniem, z przekąskami i żadnego napoju, więc Oliwka, masz kursa albo kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. Okej, ja wiedząc, że mamy spędzić cały dzień na trampolinie, słuchajcie, kupiłam w Żabce takie gotowe jakby dania, jedzenia, coś w stylu właśnie, no my mamy za późno już jest na śniadanie i taki śniadanie-obiad, czyli makaron będzie idealny na tą okazję, słuchajcie, i właśnie kupiłam Oliwce spaghetti bolognese, a ja mam jakieś tagliatelle z kurczakiem i przed wyjściem samym podgrzałam to, więc mamy to cieplutkie, no bo jakby cały dzień na trampolinie, to nie zamierzam jakby wracać do domu, gotować obiadu i tak dalej. Ja wzięłam nam tutaj widelce. Tu jest moje danie, taki kurczak z tym makaronem. Mamy dwa widelce. Słuchajcie, ale się nagrzały, ja cię kręcę. Jakbyśmy, i tutaj jest twój makaron, jakbyśmy w ogóle to wystawiły, słuchajcie, tutaj na tą trampolinę, to chyba samo by się podgrzało, chociaż dzisiaj nie jest jeszcze tak bardzo gorąco, bo jest słońce takie jakby trochę za chmurami, jest lekki wiatr, ale ogólnie jest, nie wiem, 30 stopni, to jest na bank. Więc my teraz, słuchajcie, zjemy szybciutko i urządzamy się tutaj do końca, bo jeszcze kilka rzeczy trzeba wyjąć i poukładać, ale to na stole, a stół nam teraz jest potrzebny oczywiście do jedzenia, więc życzcie nam smacznego. Nasz kosz trampolinowy, Oliwka, dobra. O matko, ale gorące. No, no wiem, że gorące, wiem, że gorące. Parzy. No bo one się tak zagrzały te sztućce od tych rzeczy, dobra. Więc na odcinek wjedzie jeszcze nieplanowany test jedzenia z Żabki. A w ogóle jeżeli chcecie taki odcinek, że jemy tylko jedzenie z Żabki, to ta, o, ale teraz fajnie wieje. Ale ja się mega boję, że tutaj wyjdzie jakieś, wiecie, bo ta trampolina to jest taka pechowa trochę. Moje bardzo dobre. Oliwka jeszcze nie próbowała, ale serio? Jest naprawdę taki moje bardzo dobre. Fajne. Wiem, ten napój jest taki fajnie schłodzony. Moje gites. Swoje. Jak moje oceniasz? Również. Też dobre? Takie 7 na 10. 8 nie, no na moje 10. To ja wam powiem, że 9 na 10, serio. Dobra, no to my zjemy i zaraz wracamy. Okej, ja już po jedzeniu. Oliwka sobie jeszcze, słuchajcie, zajada. I ja chcę teraz wyjąć, bo ogólnie Oliwka ufefruniła całą podkładkę tą z Hello Kitty i mam nadzieję, że to zmyje tym sosem pomarańczowym, chociaż może być trudno. Słuchajcie, kupiłam nam dzisiaj na ten cały dzień jakby te croissanty czy jakoś tam. Zapomniałam wziąć dżemiku, bo mi
mieliśmy sobie maczać te croissanty. Oczywiście kebenousy, bo to na każdym challenge musi być. Ja tego nie mogę. Ciasteczka, dobra Olika, jak nie możesz, to zostaw, lubi się. Mam nadzieję, że Dawid na przykład przyniesie nam jakieś lody ze Staśkiem albo coś w tym stylu, tylko że wiecie, jak Stasiek tu przyjdzie, to on już stąd nie pójdzie. Dobra, zjadłaś? Ja też się najadłam fez dosłownie, jeszcze jest tak gorąco, że w ogóle cię nie chce jeść. Dasz mi napój. Dam ci napój, proszę bardzo. W ogóle polecam to bardzo. Tak, ja też polecam, dobre. Bardzo dobre jest. I teraz Oliwka, jak się napijesz, ogarnę to do kosza na razie, wrzucam naszego żabkowego, do żabkowej torby, to jest nasz kosz na tym challenge'u i urządzamy się tutaj do końca. Słuchajcie, byłam w smyku, tak przelotem i kupiłam coś, co Oliwka bardzo chciała i wy też pisaliście, że chcielibyście to sprawdzić. Więc wręczam tutaj w ręce Oliwki najnowsze pet shopy, słuchajcie. Były różne zestawy. To jest jakaś gra. Gra? A może? No jeden kod, jakiś coś w tym stylu, zobaczcie. Takie te bobeczki będzie Oliwka miała. Oliwka zaraz sobie to otworzy oczywiście. Mamy żyrafkę, małpkę i nosorożca. No i Oliwka w sumie poniekąd sama sobie ten zestaw wybrała, bo ja jej dałam znać, jakie są, tylko powiedziałam, że będzie musiała się wstrzymać z otwieraniem, bo chciałabym, żebyśmy tutaj właśnie to wspólnie zrobili na trampolinie, na tym całym dniu, żeby nam się nie nudziło. Dodatkowo, słuchajcie, kupiłam hit. Hit, hitowy i uwierzcie, że to jest, ej, ja tak patrzę sobie na to niebo i to jest ta rzecz, zaraz wam ją pokażę, to jest po prostu, no ja, jak ja to zobaczyłam, to ja mówię, no muszę i od razu mi się skojarzyło z tym odcinkiem. Mam też paczuchę, którą zaczęłam otwierać jakby bez Oliwki, ale okazało się, że ona jest skierowana dla Oliwki, dlatego ja z Oliwką ją oczywiście dzisiaj otworzę, bo no głupio by było, gdybym otwierała coś, co nie do końca jest zaadresowane do mnie, rozumiecie, o co chodzi, więc to na koniec. Wzięłyśmy sobie też Uno, raczej Oliwka o tym pomyślała, bo ja nawet bym zapomniała, a co będziemy robić. No i słuchajcie, hit prawdziwy, kupiłam telewizor. Kupiłam telewizor, słuchajcie, w Tigerze. Ale to nie jest zwykły telewizor i ja wam zaraz to pokażę, to jest hicior. Jak ja to zobaczyłam, to ja normalnie zwariowałam. Telewizor wygląda tak, szkoda, że nie było innych kolorów, ale różowy. To nie, o właśnie, jakby był różowy czy coś, ale to nie jest, słuchajcie, zwykły telewizor. To nie jest zwykły telewizor i ja zaraz wam pokażę, jak on działa. Żeby telewizor zadziałał, potrzebujecie telefonu. Słuchajcie, telefon musicie włożyć tutaj w to miejsce, odpalacie sobie jakiś odcinek na YouTubie i ej, tego nie widać ten przez aparat. My mamy tutaj cały ekran, a tego nie widać. A i teraz widać takie powiększenie. Zobaczcie, na cały ekran mamy to. Jak tak robię, to jest telewizor, tak blisko, ale tak naprawdę jak my to widzimy, to mamy cały ekran tutaj i widzimy to, co leci w telefonie, bo tu jest jakieś, wiecie, zbliżenie. I normalnie ten telewizor to jest hicior. Patrzcie, bo tu jest takie jakieś, no nie wiem, jak to się nazywa, taka lupa jakby czy coś. Mega fajne to jest i mówię, idealne po prostu na challenge. W trakcie, kiedy ja tutaj działałam z telewizorem, to Oliwka otworzyła sobie już pudełeczko. Aj, bo widzicie, tutaj są jakieś fanciki, jakieś karty. A w ogóle tego jest tak dużo, tam nawet ładne. Jest ładne. Tu jest jakiś level, no dobra, dwie karty, tutaj jakiś żeton, ale spójrzmy na ulotkę. Gdzie masz ulotkę? No, a, bo to jest ulotka, dobra, sorki. Bo Oliwka mówi, że jest i z tych pet shopów nowych bardzo, ale to bardzo dużo. Więc, no dobra, faktycznie jest ich dużo na maksa. Zobaczcie, jakie fajne. Ej, tu jest no mega ładny ten aksolocik. Ej, tutaj jakie fajne. O, ten był w zestawie, na przykład ten ostatni, pamiętam go, ten piesek. To ci, no, pokazywałam chyba go. No, fajne. No dobra, Oliwka, to sobie otwieraj, a ja zaraz pokażę moją rzecz, którą zamówiłam na ten challenge. Tak myślę, czy to co powiem to nie będzie kłamstwo, ale chyba nie, bo dotychczas zamawiałam jakieś rzeczy, pierdółki i tak dalej tylko z Temu. I ja zamówiłam teraz coś na AliExpress, przyszło mi to migiem, bo czekałam dosłownie kilka dni i jest to, słuchajcie, kalendarz adwentowy. I ja wiem, że teraz nie jest może czas na otwieranie, no na pewno nie jest czas na otwieranie kalendarzy adwentowych, ale jest to kalendarz adwentowy Sanrio. Jest tutaj oczywiście Hello Kitty, Cinnamoroll, Kuromi, Pum Pum Purin i tak dalej, i tak dalej. Sanrio charakter ranking. Aha, ranking jakiś, dobra, no to będziemy ustawiać ten ranking. Wygląda całkiem spoko, jest taki mniejszy niż zazwyczaj. Te okienka są dużo mniejsze, mam nadzieję tylko, że to nie będzie pomieszane, bo czasem w tych kalendarzach to jest tak, że wszystkie figurki spadają, wiecie,
wiecie, tak bum, na jedną stronę na dół. Oliwka tam walczy z pet shopami. I jak już wywalczy, to otworzymy sobie ten kalendarz i zobaczymy, jakie tam są figurki. W ogóle dajcie znać co tym sądzicie, jak wam się podoba. Ja się nie mogę doczekać już otwierania. Słuchajcie, sytuacja wygląda u nas następująco. Oliwka nadal męczy się z ostatnim gadżetem pet shopowym. Ja uważam, że zaraz lunie tutaj deszczem, bo słuchajcie, niebo zrobiło się dziwne, takie szare, bez niczego w ogóle, co jest grane. Dlaczego mamy takiego pecha, to ja nie wiem. Ja nie mam. Jeżeli będzie ewakuacja, to są dwie opcje. Albo uciekamy, bierzemy wszystko ze sobą, pakujemy z powrotem i nawet wiatr tak się jakiś zrywa. A opcja druga, że zakrywamy trampolinę plandeką. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo chciałabym zdążyć jeszcze otworzyć ten kalendarz, no bo zobaczcie, wszystko przyszykowane i tak dalej. No mamy te wszystkie rzeczy, miśki, jest fajnie, milutko. I te, ale fajnie, jak jest tak chłodno, wiecie? Jest teraz znacznie lepiej, tyle że właśnie, żeby nie było deszczu. Bo to nam wszystko zniszczy i zepsuje. Więc słuchajcie, układa się tutaj nowa generacja pet shopu. W ogóle nie wiem, czy wam pokazywałam, że nawet mamy tutaj prąd, ładowarkę i tak dalej, więc spoko. Auto zjeżdża, oh my god, ej, ale śmieszne, dobra, połóżmy to, ej, zjedzie, to zjedzie, obciążenie, dobra, może tak po skosie nie zjedzie, dobra, i tak jak mówiłam, tak, dorwałam je w smyku, a, bo jest ten kompas nawet, fajnie, dobra, w ogóle jak się idzie galerią, to jest wielka reklama w smykach, że pet shopy wróciły, dawajcie, kupujcie i tak dalej, no i no co, kupiłam tej pani, bo ona je zbiera i bardzo lubi, co? Tak. W strachu, słuchajcie, przed deszczem. Teraz otwieramy szybko ten kalendarz adwentowy, żeby zobaczyć, jakie figurki są w środku. No na razie jeszcze nic nie kropi, ale mówię, znając nasze szczęście, to ja chyba zaraz sobie zwiążę włosy, bo mimo to, że mam tutaj opaskę, to mi jest tak tutaj mega gorąco, że... W ogóle mogę wam powiedzieć, która jest moja ulubiona liczba. No dawaj. 6. Wspominam bardzo dobrze mój 6. urodziny. 6. urodziny wspominasz dobrze? Tak? I dlatego 6? No dobrze, tak. Niech będzie. Mówią, że 7 jest taka szczęśliwa, no ale okej. Okay. Ja w sumie ja nie wiem. Ja lubię 13, chociaż mówią, że jest pechowa. To nie wiem dlaczego. Będziemy otwierać kalendarz na zmianę, bo Oliwka nie chce jakby tak od 1 do 24, tylko po prostu losowo. I jedźmy tymi numerkami, które mówiłyśmy, że są szczęśliwe, więc ja teraz otwieram 13 i... Wiem, że mam głupią minę na pewno, ale... Kromi? Pum, pum, purin! Ale jaki ładny! Ja tutaj się spodziewałam takiego, wiecie, takiego... badziewiaka takiego chińskiego, a on jest słodziak fest! No dobra! Otwieram 6. Oliwka, 6. No, akurat ja kocham pluszaki, 13. A tu jest Misiu. No, na 6 jest Misiu. Dobra, no słuchajcie, 13, mega szczęśliwa. Wszystka najszczęśliwsza, wiedziałam! Ale jaja, mamy syna, ale jaka też piękna. W ogóle te figurki chyba można sobie tutaj przewlec jakimś sznureczkiem, żyłką, nie wiem, zrobić z tego bryloczek. Dobra, więc mamy Pum Pum Purina i Cinnamoroll. Mega fajne te figurki powiem są. Wam, no. W ogóle te opinie były takie słabe. Opinie były dziwne, i, ale tutaj pozytywne zaskoczenie na maksa. Te są bardzo i słuchajcie, fajne. Jeżeli ja otworzyłam 13, no to teraz 14, dlatego że 14 mam po prostu urodziny i to będzie... Cinnamon. Ale jaka piękna, zobaczcie, w ogóle mamy takiego pluszaka, wiecie, no w tym takim futerku, ale ej, Cinnamon, zobacz, Cinnamon, zobacz, jaki ty jesteś mini, Cinnamon, no piękne, ej, ale jeszcze ja wam powiem, hita najlepszego, ja za ten kalendarz zapłaciłam, uwaga, 20 chyba, nie wiem, 25 zł, z wysyłką już, rozumiecie to? 25 zł za 24 figurki i no... Ja teraz 7. Siódemkę? Czy 7 okaże się... Co to? To? Pum Pum Purin. Nie, to nie jest Pum Pum Purin. To jest Pum Pum Purin. Nie, Oliwka, to jest coś innego. Nie wiem, co to pokaż za misiek, ale to jest misiek Sanrio. Bo to wiecie, jest Pum Pum Purin, tylko nie zrobili go żółtego. Nie, rybko. To jest jakiś inny misiu, bo Sanrio to nie tylko Hello Kitty, Cinnamoroll i tak dalej. Tam jest, to jest to. Tam jest mnóstwo postaci. No, jest tu jakiś piesek właśnie taki, o. Poczekajcie. O, to jest to jajko w tym wózku, co Stasiu oglądał. Jakie jajko? A, Gutena, Gutena, masz coś. Wózek. Dobra, to teraz ja otworzę sobie jedyneczkę, zobaczymy od czego by się... Ej, ja jestem w szoku, nie, ja jestem w szoku, ludzie, ja jestem... Zobacz, jakie... My Melody. Ale jaka ładna!
zobaczcie tylko, ona jest śliczna, te figurki są śliczne. Ja otwieram 24. Dobra, ja tak się zastanawiałam właśnie, czy otworzyć 24, czy... Ej, a ja myślałam, ale żeby brzydka. Otworzyć... Brzydka? Ej, masz rację, jest obrzydliwa. No, skóro mi coś im ewidentnie nie pykło. Wszystkie zawsze ma być najfajniejsza. Wszystkie były do tej pory te figurki w miarę fajne, no ale Kuromi. Czy tylko Kuromi będzie brzydka? Coś okaże nie pykło. Się. Zaraz zobaczymy. To ja 12. Dobra. Dzień twoich urodzin. O. Co? Znaczy ja nie przypadam za tą postacią, ale jest ładna. O, Keropi. Ale zobaczcie, kolejna bardzo ładna figurka. Ej, jak oni mogli tak odwalić z Kuromi? Co oni sobie jaja robią? Zobaczcie tą, jaka obrzydliwa, jaka ta twarz jest. A to jest naprawdę mega super. Otwieram 4, bo Stasiu ma tyle lat. Dobra, dawaj, to tak będziemy sobie tytułować każdy numer. Keropi, ale ładna. Ej, tak, kolejna bardzo ładna figurka. Zobaczcie, spyszczka i w ogóle wszystko git, wszystko się zgadza. Dlaczego? Dlaczego? Tak się zastanawiam, co by tu teraz i ja biorę 18. Ooo! Słuchajcie, to jest jakiś różowy, hawajski chyba, pum pum purin. Ej, wyostrz się, no zobaczcie, o, zobaczcie tylko. Co ty gadasz? Znowu trafiłaś kurami. Ej, powiedz, że jest ładna. Ładna, nawet git. Nie, no co oni nie robią z tym git, ryjem? Jest nie jest, Oliwia. Powiedz, która jest gorsza. Obydwie są gorsze. Nie, ta fioletowa. No nie, ja się nie zgadzam. Zobaczcie na jej buzi. Dlaczego oni jej tak zrobili? Te są ładne wszystkie, a to... To jest niesprawiedliwe. No, jak dzieciok teraz się obraży i koniec. No, no dobra, no to 2 zrobimy. Ojej. Co to jest? Co to jest? Powiedzcie, co to jest? To jest kolejny ten chyba piesek, ale w takim misiowym przebranku. Pokaż. Mega fajny, znowu nie. Ładny, a Kuromi brzydki. Piesek był taki. Tu jest. Czemu Kuromi zrobili brzydko? Wiem, kto to jest! To jest ten! Może i tak być. O, Jezu! No ładnie, fajne jest. No, mega, ta jest trochę mniejsza, ale zobaczcie, to jest znowu ładne. Ej, nie, ja wiem, że ja to już mówiłam 555 razy, dlaczego tak skrzywdzili Kuromi w tym komentarzu, kalendarzu chciałam powiedzieć. Dobra, to ja teraz Oliwka biorę, poczekaj, 4 była, tak? 3 tutaj została, 5, 8 została, a 16. Wiem, co jest w tym. Cinnamon! Ej, ładna. Tak. Bardzo ładna, znowu mamy coś naprawdę bardzo fajnego. Dobra. O. Ona jest na żywo, mam wrażenie, że tutaj jakoś kolory się ucina, bo ona na żywo ma takie bardzo żarówiaste te policzki swoje, wiecie? Ale bardzo ładna jest. No dobra, otwieraj Oliwka dalej, bo ja już nie mogę doczekać, czy będzie więcej Kuromi i więcej wpadek. Oliwka trafiła, słuchajcie, teraz Hello Kitty, wersja ta słodziakowa i tutaj, o, to mam wrażenie, że to jest jakaś parka, ale zobaczcie, no też piękna. Jogi, o, teraz trafił Kuromi. Dajcie mi chociaż jedną Kuromi, która nie będzie miała brzydkiej twarzy. Biorę 20, jak coś, jakbyście pytali. I jest to My Melody i to jest też zrobiona w tym stylu właśnie, co przed chwilą Oliwka trafiła. Hello Kitty i tego pupcia Purina. Poczekajcie, nie mogę wyjąć. Okej. Okay. Wygląda ona tak. Bardzo ładna. Znowu, ten ryjek jest naprawdę spoko. Dlaczego oni tak skrzywdzili Kuromi? Oliwka, jaki numerek wybrać? Ja 8. Ale ładne! Znowu mamy coś ładnego! Zobaczcie! Mega fajnie to wygląda. Super jest wręcz. Wszystko mi leci, słuchajcie, te figurki takie małe, dobra. Na razie deszcz nam nie pada, ale mamy, słuchajcie, takie zachmurzenie i to takie galante, bym powiedziała. Dobra, 21. 21 to... Cinnamon Roll w kwiatach? Kojarzy mi się to w ogóle z jakimś, nie wiem, Hawajami. Ale zobaczcie. Tak ogólnie Oliwka, to sobie myślę. O, taką samą ma. Bo słuchaj, ta Cinnamon jest taka... O, bliźniaczki. Tylko to jest... Mniejsza! Zobaczcie! Mama i córka. Ja i Oliwka, o. 23. Ej, 23 się nie chce otworzyć. Co jest? Co jest? Wow! Coś mega dużego! Hello Kitty! Ładna, ładna, naprawdę fajna, zobaczcie. Trochę ma ten łebek taki jakby wydłużony dziwnie, ale ładna. Ja otwieram 17. Do tej pory trafiamy z... Kuromi! Ej, ja żadnej nie trafiłam. Nie...
Po pierwsze, ja nie trafiłam żadnej kurom jeszcze. Po drugie, ta jest chyba najlepsza z tych wszystkich do tej pory, jakie się trafiły. Nie! Tak. Ona jest najbrzydsza. Nieprawda. Najładniejsza jest ta. Dajcie znać, która według was jest najładniejsza, ale ja uważam, że ta teraz. Zobaczcie, ta to już w ogóle ma dziwny pysk. Ta jest taka ten, a ta moim zdaniem jest najlepsza. Oliwka mi poleca 19, a ja sobie otworzę 10. I mamy Hello Kitty, proszę bardzo. Ja 19 zobaczę. Ładna znowu, tylko ten łebek taki dziwny, ale ładna. Nie mają, wszystkie figurki nie mają... No i widzisz. Ładna, My Melody. Ale zobaczcie, wszystkie figurki nie mają takiego łba jakiegoś dziwnego, a tam to ma. Dobra, no to może 15. O, Pom Pom Purin i on już jest dziwny. Zobacz, dziwny jest. No. Taki ma nawet tutaj tą obwódkę taką dziwną, widzicie? Czy to jest ostatnia saszetka? Nie wiem, ile, ale już na całkiem dużo tych figurek tutaj mamy na stole. Tak, to jest ostatnie. Ostatnie już? Ale, no dobra, to tam, taram. Co mamy w ostatnim okienku kalendarza adwentowego Sanrio z AliExpress za 20 parę złotych? O! Tego fajnie. Się nie spodziewałam, ale on jest ładny. To wszystko, poczekaj. Zobaczy, on jest ładny. Nie rozrywaj tak. Poczekaj, no wystarczy, że tak sprawdzimy. Aha. Jak popit jakiś ty. Takie są te popity, co wyskakują. Wszystko, mamy wszystkie, otworzony. Szkoda, że nie ma żadnej ładnej kuromi. Zgadzam się z tobą, Oliwka, w pełni. Więc tak się prezentują wszystkie figureczki i trochę to wygląda, jakbyśmy otworzyły, nie wiem, 24 Kinder niespodzianki albo coś w tym stylu. No zobaczcie, Pom Pom Purin bardzo ładny, Hello Kitty też super, no ta w szczególności jest bardzo ładna, idealna wręcz bym powiedziała. Wszystkie Cinnamorole piękne. No a to dlaczego? No dlaczego ją tak skrzywdzili? Powiedzcie wy mi. My Melody też jest śliczna. Keropi, tak dobrze mówi Oliwka, też tak, bardzo no. Ładny. Ten dziadek taki fajny, o, też jest idealnie zrobiony. No a to jest jakaś pomyłka. Dajcie znać, co najbardziej wam się spodobało. Dobra, ja po moim krótkim załamaniu nerwowym ze względu na skrzywdzenie kuromi. Słuchajcie, wszystkie figureczki. No, jest ich 24, tak jak okienka, ale ja naprawdę, no dobra, powiem to ostatni raz, dlaczego oni tak skrzywdzili kuromi. Wszystkie te figurki są mega fajne, ta żabka wzorowana, Hello Kitty, no Cinnamorol to bomba w ogóle. Aj, no, ciężki przypadek z tym kalendarzem adwentowym, ale i tak uważam, że mega się opłaca za takie pieniądze, żeby sobie pootwierać i w ogóle na święta też. Fajna niespodzianka i w ogóle może znajdziemy jeszcze inne. Dajcie znać w ogóle, czy mam pozamawiać więcej kalendarzy teraz w lato. Otworzymy teraz wszystkie, a w święta nie będziemy otwierać nic. Czy to dobry pomysł? Nie wiem. Oliwce się w ogóle teraz coś odwidziało, że czemu nie lubi Hachimalsów? Ej, ja dawno nie widziałam Hachimalsów. Dobra, co wybieramy na przekąskę szybką? Croissanta, kabanousy, ciasteczka, croissante. Nie, to a croissant z kabanousem? To by było połączenie. Ej, ja lubię takie dziwne połączenia, ja naprawdę... Mama, jak chleb z chipsami. Ej, wiecie jaka dobra jest kanapka z chipsami, z serkiem takim śmietankowym Almette, że smarujecie sobie chleb. Oliwio, ale się to rozpuściło trochę. Smarujecie sobie chleb tym Almette i na to kładziecie jakieś chipsy. Życie. Naprawdę. Dobra, wiecie co? Teraz... My mamy leżak time, jak widzicie, Jana, a ty na czym? Ty to na wszystkim, ja na puszynie, bo jest największy. I odpalamy sobie nasze TV szalone z Tigera. I włączymy sobie, nie wiem, jakiegoś YouTube'a. Ja mam w sumie Netflixa na telefonie, więc... Ale nie będzie można leżeć, bo tak to nie widać. No to weźmiemy ten telewizor tak po ukosie, jakby. Ale może się uda, ustawimy sobie. Ej, fajnie, że zrobiliśmy sobie ten dzień dzisiaj na trampolinie, dlatego że jakby nie jest tak mega gorąco. Nie. Bo ja, jak szliśmy tu, to ja myślałam, że się roztopimy dosłownie, a teraz jest tak idealnie. Idealnie, a w domu na pewno jest duszniej. Słuchajcie, my ciągle żremy, brzydko mówiąc, ale wiecie co? Nie wiem, czy znajdę to na TikToku, ale pojawia mi się jakby często... Poczekajcie, ściszę to. Często mi się pojawia taki pan z koło brzegu, który robi na plaży, nie wiem czy to widzieliście, zamki z piasku, ale to nie są zamki z piasku, to są bajkowe zamki z piasku, nie wiem, 8 godzin podobno zajmuje mu tworzenie tego, poczekajcie, może wpiszę zamek z piasku, zamek, też gdzieś zobaczyć, o jest, zamek Kołobrzeg, dobra, tylko ciekawe czy się tutaj, o jest, dobra, o, okej, zobaczcie, tak to wygląda, słuchajcie, wyobrażacie sobie coś takiego zrobić, z piasku, zobacz.
mi na oliwki. O, i tutaj ten pan jest i w ogóle. I wiecie, że jakaś baba, też ją nagrali i ona w ogóle tego człowieka, co ją nagrywał, to zaczęła potem jakby bić, popychać i tak dalej. Ona tam wlazła wieczorem i wszystko zdeptała. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby coś takiego zniszczyć? Przecież ludzie tutaj piszą w tych komentarzach, że oni specjalnie jadą na tą plażę to zobaczyć i tak dalej, bo ja próbowałam kiedyś zrobić jakieś wymyślne tam figury z tego piasku i tak dalej, ale jaką trzeba mieć cierpliwość, precyzję i w ogóle wszystko, żeby coś takiego zrobić, no to jest po prostu nie do pomyślenia. Te wieżyczki wszystkie, zobaczcie. Patrzcie tylko to. Ej, to jest jakiś hicior. Ja wiem, co to jest. To jest to z tego picia. Co ty gadasz? Ej, no. Słuchajcie, okazało się, że nasze croissanty są z nadzieniem i Oliwka w ogóle do mnie mówi: mama, a co to jest? A ja mówię, że to jest ucho Pikachu. Oczywiście żartowałam. Ej, sąsiad tu jedzie już po nas. Powiedzą wariatki. Ja się zasłaniam torbą, ty. Wydaje mi się, że zasłonienie... Wydaje mi się, że zasłonienie torbą mogłoby być jeszcze dziwniejsze niż to, że my w ogóle tu leżymy i siedzimy. Próbuję tego. Myślisz, że to jest to? Boże, passion fruit? Dobra, no, mamy croissanta z nadzieniem. Tak, bo to jest taki sam kolor i są te... Proszę. To ten. No więc... Ja już nie chcę go. Nie? No to na potem. Ale jest bardzo dobry. Jeszcze kabanousy, kabanousy i kabanousy. Patrzę, co na Netflixie. Czy lubisz kabanousy? Ej, co dalej jest? No, Oliwka, otwieram ci tą paczuchę i zobacz, jest tutaj piękny... Słyszałaś to? To auto. Tak myślisz? Tak. Okej, okay, bo ja myślałam, że grzmi, ale już. Mamy piękny rysuneczek, słuchaj, i tutaj jest kolejny rysuneczek i to jest Lady, a tutaj jest list. I ten list jest skierowany do ciebie, więc ja ci czytam. Cześć Oliwka, mam na imię Marcel, mam 11 lat i bardzo lubię oglądać filmy, które razem nagrywacie na waszym kanale. Są wesołe, pogodne, sprawiają dużo radości. Przesyłam dla ciebie i Stasia małe drobiazgi. Mam nadzieję, że się wam spodobają. Pozdrawiam ciebie Oliwko, twojego braciszka Stasia i oczywiście mamę i tatę Marcel. PS, z napisaniem listu i rysunkami pomogła mi mama. To Marcel, my ciebie też serdecznie pozdrawiamy, wysyłamy serducho z Oliwką. No i patrzymy, co, znaczy Oliwka będzie patrzyła, co ty tam wysłałeś w tej... paczce. Dobra, dla Oliwki proszę bardzo jest kopertka, a tutaj mamy kopertkę dla Stasia, to jak już wrócimy po tym całym dniu na trampolince, to Marcel na pewno mu przekażemy, a teraz Oliwka zobaczy zawartość swojej kopertki, co tam mamy, Oli? Pączka. Wow, ej, miałam taki bryloczek! Nie pamiętam. Miałam nie go! Pamiętam. Miałam przy kluczach, ale mega go zobaczyła. Mi się coś chyba z nim stało, co to? Dobra, to jest jakaś LOL, tak? Laleczka tak. Na takiej podstawce bujanej. Co tam jeszcze takie do składania? Coś? To jest pierścionek tak jakby. I unicorn. Zobaczcie. I okej, okay. I taki unicorn na podstawce. Więc no, Oliwcia, Marcel tutaj w ogóle... To nie jest pierwsza paczka od chłopaka jakby, ale rzadko się zdarza, więc Marcel, jest nam bardzo, bardzo miło, że nas oglądasz, że odcinki jej się podobają, więc jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy, a Stasiowi na pewno też przekażemy tamtą jego kopertę, jak już tylko wrócimy do domu. Słuchajcie, czas na sprzątanie, bo zrobiłyśmy tutaj taki bałagan, że ja te wszystkie figureczki, o, powrzucam... Oliwia, czy ty to słyszysz? Ty twierdzisz, że to auto, ale to ja twierdzę, auto, że... To jakieś tiry czy coś. Okej, poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. Okej, wszystko się zgadza, bo chcę to schować, dlatego żeby tego po prostu nie zgubić. I uporządkować tu, bo na razie to nam się zrobił tutaj niezły bałagan w tym naszym domku, który miał być taki piękny i cudowny, co? Ale tu nie będziemy spać. Nie no, spać nie będziemy, bo to miał być cały dzień dzisiaj bez snu, bez 24. Jeżeli to by miało być 24, to już tutaj na górze by była plandeka, żeby potem, wiesz, nie było zaskoczenia ani nic. Będę teraz chyba nagrywać shortsa, bo właśnie jak tutaj siedzimy, to też nagrywamy sobie kilka shortsów. Był też nagrany short z tego kalendarza i wzięłam sobie też taką saszetkę, którą już miałam wcześniej otworzyć.
a tu wychodzi na to, że otwieram ją teraz, więc ciekawe co tam będzie, ale nie pokażę wam jej tutaj na filmie, tylko zapraszam na Shortsa. Sprawdzone info, słuchajcie, bo babcia nawet przyszła powiedzieć, że idzie burza, że grzmi, ale my to słyszymy, chociaż Oliwka na początku, ja nie wiem ile już rozdałam, dobra. Chociaż Oliwka na początku myślała, że jest to auto jakieś. Dawaj Oliwka, bierz swoje karty. Szybka partia i robimy ewakuację. Dobra, ja mam taką kartę. No Oliwia, co ty robisz? Dobra, na mnie tutaj pokażę. O, moje karty, słuchajcie. Obczajcie. A to tamta kubka? No, tamta kubka jest do dobierania. Od tej zaczynamy, od ósemeczki. Dobra. To ja chcę zacząć. Okej. No dobra. No to, ej, rozdałam więcej niż trzeba. Co ty tu położyłaś? Dziewiątkę, dobra. Dobra. To ja daję to. Dawaj, dawaj. Zobaczymy kto... Ej, żebyście wy też widzieli, to tutaj wam kładę. O, no to proszę bardzo. I co teraz? I trzy kolejki stoisz, tak? Bo my gramy w te... O, ty ryjówko! Mogłam nie dawać dwóch od razu. Albo nie, jeszcze... No. Chyba to jest żart jakiś. To ile ja teraz stoję? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kolejek? No dobra, ja nie wiem czy to jest okej, okay, w ten sposób, który my... Uno. Nie, nie mów. To jest raz, dwa, trzy... A nie, nie mogę. Cztery, a co dobrałaś, creepera? Nie, nie patrz się. Creepera dobrałaś? Nie, to! No, dobra. No, ile teraz było, bo ja już nie wiem. Nie wiem. Pięć i sześć? Nie wiem czy słyszeliście. Ale Oliwka poddaje się. Dziecko poddaje się i spierdzielamy stąd jak najszybciej. Ja się boję burzy. Dobra, poczekaj, poczekaj. Bez paniki, bez paniki. Sprzątamy to szybko. Ale co jak co, słuchajcie, po takiej gorączce, jak się ochłodziło, to było do przewidzenia, że tutaj coś pierdziachnie. Dobra. Czy ty będziesz tylko patrzeć, czy w jaki sposób mi pomożesz? Ja schodzę z trampoliny. I ja będę jakby, ty będziesz mi podawała rzeczy, dobra? Może tak być? No. Dobra. Ewakuacja. Myślałam, że sobie wiecie, posiedzimy do takiego wieczorka ciemnego i tak dalej, a tutaj zaraz będziemy miały ciemny wieczorek, ale jak przyjdzie burza i będą pioruny. Dobra. Ewakuacja. Ewakuacja wygląda tak, że już powoli zaczyna kropić, słuchajcie. My tutaj wszystko wciskamy. Śmieciory były w smyku. O ja, nie wiem czy słychać to grzmienie, ale tam zobaczcie już takie niebo. No dawaj, dawaj Oliwka, po kolei. To do... daj. Puszyna ratuj! Ratuj Puszyna! Okej, okay, ej, bo ja nie wiem co ja mam łapać, bo to się zaraz przewróci. Grzmi coraz bardziej, chłopaki idą nam na ratunek, słuchajcie, bo musimy jeszcze wylać wodę, znaczy tą pozostałość z tego naszego dmuchanego placu zabaw i żeby go schować, bo jeżeli ma padać naprawdę całą noc aż do rana, no to lipa, żeby to po prostu w takim deszczu leżało. Idą, chłopaki? A my tu już... Stasiek leci. Stasiu, na pomoc! Pomożesz nam? Pomożesz nam uratować dmuchańca? Musimy wylać wodę. Słuchajcie, ewakuacja zakończona sukcesem. Jest tak duszno, że ja po prostu tutaj jestem cała mokra, całe czoło, dosłownie nie ma czym oddychać w domu. I akurat teraz jak zaczęłam nagrywać, to było grzmotnięcie, więc burza idzie już, jest całkiem chyba blisko, bo coraz głośniej to słychać. I to co wydawało nam się tam z boku, że wiecie, coś tam jechało albo coś, to jest praktycznie już tutaj nad nami, więc jakby cały dzień się udał, mogłoby być to wydłużone o jakieś tam dwie godzinki jeszcze czy coś, bo taki był plan. No ale pogoda nie pozwoliła, znając nasze szczęście. W ogóle my na każdym challenge'u dosłownie mamy jakąś awarię pogodową. Serio, zawsze tak jest. Zawsze tak błysło się, więc zaraz będzie grzmotnięcie. Jedyna, słuchajcie, nadzieja to siedzenie przy oknie i troszeczkę świeżego powietrza, ale i tak jest tak duszno, że nie wiem. A jeszcze jak będzie tak... Ale w sumie, jakby padał deszcz. O, pięknie, do was gadam, a tutaj parapet się wyostrzył. Jakby padał deszcz, to będzie chłodniej. Tylko, że ta burza cały czas się zbliża. Dajcie znać, jak u was pogoda i jak wy w ogóle wytrzymujecie gorączki, bo powiem wam szczerze, że my praktycznie każdy dzień spędzamy na tym dmuchanym placu zabaw wodnym od Costwaya z tamtego roku i on nas zaratuje. Serio, tam jest taka fajna woda i w sumie zostawiliśmy go, nie wywaliliśmy tej wody, bo Dawid stwierdził, że jakbyśmy go takiego mokrego złożyli, to będzie mu gorzej, niż on sobie jeszcze się pomokrzy przez noc i jutro go jakby wylejemy wszystko, podłączymy i na sucho będzie sobie schnął. A,
tak to się burzy wcale nie boi. Gdzie jest ta pani? Zobaczcie to. Kto się nie boi burzy? O matko, lady! O Jezu! I wy się pytacie, czemu ja nie pokazuję lady albo jej nie nagrywam. Lady, bo mi całe nogi podrapiesz! Uspokój się! Chryste! Boże, no całe nogi mi podrapałaś! Lady! Uspokój się, uspokój się. To jest odpowiedź, słuchajcie, dlaczego ja nie nagrywam ani nie pokazuję naszego psa. Lady, siad, 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 proszę cię, już ładnie było. Siad, 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 burza idzie, rozumiesz? Stój, stój, nie, ale nie, idę stąd, nie będę cię w ogóle pokazywać. Siedzisz sobie tutaj sama. Dziękuję bardzo, zobaczcie moją burzę. Hej, lady! Kurde, Halina, czy ty się możesz uspokoić? Uspokój się chociaż na chwilę. O, przycisnę ją to wtedy. Ona się w ogóle burzy nie boi. Ona siedzi, nie chce wejść do domu. Nic nie chce robić. Pa, pa. I słuchajcie, już tak na koniec odcinka, wracając do takiego całego dnia na trampolinie, na jakimś tam dmuchanym placu zabaw, na basenie i w ogóle, to... Bardzo często spotykamy się z takimi komentarzami, że ale Oliwka ma fajnie, że my robimy takie rzeczy i w ogóle słuchajcie, nie trzeba mieć trampoliny, nie trzeba mieć dmuchanego placu zabaw, bo można sobie wymyślić inne miejscówki na takie fajne spędzenie dnia. Wystarczy, że zaopatrzycie się w jakieś właśnie przekąski, w jakieś nawet kartki z mazakami, można sobie zrobić 3-marker challenge, jakieś losowanie z koleżanką, czy tam z kuzynką jakąś w ogóle. Ja nawet byłabym w stanie na przykład to zrobić pod drzewem jakimś, jakiś piknik fajny, rozłożyć koce, popowieszać sobie jakieś stare firanki, coś wiecie, taką bazę zrobić i naprawdę jest mnóstwo pomysłów, żeby fajnie, kreatywnie i nietypowo spędzić czas, jeżeli już macie ochotę na przykład zrobić sobie jakieś tam 24 albo właśnie cały dzień, że od rana do wieczora, to weźcie sobie, przygotujcie, pomyślcie, gdzie możecie, co macie na przykład, jakieś tam zadania sobie powymyślać, że bo to, że my na przykład nagrywamy tam na tym, no, na trampolinie, bo mamy, na tym dmuchańcu, bo mamy i tak dalej, no ale jest dużo miejsc. I ja w ogóle, ja Oliwce planuję zrobić piknik w klimacie Cinnamoroll, bo ona ją lubi najbardziej. I właśnie ten piknik będzie prawdopodobnie pod drzewem, bo chcę powiesić mnóstwo wydrukowanych postaci Cinnamo z gałązek, żeby to zwisało. I ja już to widzę. No nieźle, to 3, 2, 1 zaczyna lać deszcz. Słuchajcie, co ja mówiłam, żeby te postacie zwisały i ja to widzę i to będzie magiczne, tylko muszę jakiś taki jasny kocyk załatwić i my w ogóle się ubierzemy też w jakieś jasne sukienki, żeby wiecie, to było takie fajne i na pewno jeżeli to zrobię, to nagram z tego odcinek, a teraz się z wami żegnam, bo muszę lecieć po pranie, które mam na dworzu, bo już zaczyna coraz mocniej padać. Zawołam lady, ale ta wariatka pewnie nie przyjdzie, bo ona się chyba cieszy, jak jest burza. Nie czaję tego w ogóle. No i co jeszcze? No i w sumie nie wiem, co będziemy robili dalej. Oni się tam bawią, zamknęli się w pokoju. Nie wiem, co dalej. Ale mam nadzieję, że miło wam się oglądało, że fajnie spędziliście czas. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. I trzymajcie kciuki, żeby znowu nie było pecha pogodowego. Papatki! Jeszcze wam pokażę, co aktualnie dzieje się na dworze. Robi się coraz ciemniej. I pada, i wieje. Zobaczcie to drzewo tylko, co się dzieje. Słuchajcie, z sekundy na sekundę jest coraz gorzej. Normalnie ulewa się robi. Słuchajcie, dziad teraz przyjechał i jest akcja. Czy wysiądzie z auta, czy nie wysiądzie, ale wątpię, że wysiądzie. Zobaczcie, czai się. Nie wysiądzie, co wy? Tak leje, ojeju. O matko, no nie wysiądzie. Złapałabym ten bieg albo coś, ale ciekawe ile on będzie czekał. Jak obstawiacie? Ile będzie czekał? Godzinę. Nie, no godzinę to nie. No nie wiem, nie rusza się, nie gasi auta. Ale tu fajnie jest, bo tutaj fajnie. Fajnie, fajnie? Bo tutaj leci na nas. No dobra, to tylko... Było? Ej, coraz gorzej, zobaczcie co się dzieje. To nie jest śmiesz? Ale błysło, oh my god. Zaraz będzie huk. Czym jest odstawienie? Oliwka, chyba musisz mi pogratulować, że w porę zrobiłyśmy ewakuację. Nie? Czaisz teraz, jakbyśmy my zaczęły się zbierać? Idę wyłączyć telewizor. Idź wyłącz telewizor i czekamy na dziada. Ale on nie wyjdzie, słuchajcie. Nie ma szans, będzie tam siedział. Słuchajcie, damy mu znaki. Dawaj, Dawid! Dawaj!
Idzie, słuchajcie, idzie! Idzie! Co on zrobił? Oliwia, skąd on ma twoją kurtkę zimową? O nie, tam były rzeczy jakieś stare! Ej, Lady go nie poznaje! Ej, tak to się nie liczy! Nie liczy się tak, ale miałeś pomysł, że to były rzeczy. Dawid, dzień, zakrapało. Dziad oficjalnie w domu. Ja pisałam.